wiecie, jak to jest spalić żelazkiem całą waszą stylizację na 10 minut przed wyjściem? Ja wiem i dzisiaj tego doświadczyłam po raz pierwszy w życiu, więc przywitajmy moją nową, wybieraną na szybko stylizację. I tym rozpoczęciem zmarnowałam sobie kilkanaście sekund mojego wystąpienia, natomiast słyszałam, że trochę zaoszczędziliśmy czasu, więc jest spoko, mogę przeciągać. Ja nazywam się Ola Sidrowska i dzisiaj opowiem wam o tym, jak tworzyć treści na TikToku z konkretnym celem. Podczas mojej kilkuletniej podróży i działania z TikTokiem wielokrotnie zdarzały się takie sytuacje, kiedy marka lub twórca chcieli wkroczyć na TikToka. No i generalnie nie było na to planów, strategii. Zaczynało się to od tego, że dobra, wkroczymy na TikToka, będziemy wrzucać śmieszne filmiki, będziemy nagrywać trendy, jakoś to pójdzie. Na TikToku się to przyjmie. No i generalnie jako tako się to przyjmowało zazwyczaj, bo takie konta po kilku miesiącach tworzenia miały czasem kilka, czasem nawet kilkanaście tysięcy obserwujących, czasem nawet i kilkaset tysięcy wyświetleń pod filmami. Ale co z tego, skoro zupełnie nic z tych osób i z tych wyświetleń nie wynikało? I nie mnie oceniać, natomiast ja uważam, że wchodzenie na TikToka dla samej idei wchodzenia na TikToka, bo wszyscy tak robią, jest zupełnie bez sensu. I ja uważam, że TikTok jest narzędziem, które powinno nam służyć do tego, żeby jakieś jednak nasze cele spełniać. I w tym miejscu zastanówmy się, jaki jest nasz cel i co wy chcielibyście za pomocą tego TikToka osiągnąć. I ja dzisiaj zaprezentuję wam cztery cele i cztery pomysły na treści, które pozwolą wam te konkretne cele spełnić. Zacznijmy sobie od celu na pozyskiwanie nowych obserwujących. I to jest taki cel, który ja polecam wdrażać na kontach, które są świeże lub na kontach, które są zastałe i przez jakiś czas nic się na nich nie działo. Czyli cisnąć filmy, które mają pozyskiwać obserwujących tak, żeby tych ludzi na nasze konto przyciągnąć. Jakie to są treści? Charakteryzują się one przede wszystkim tym, że są uniwersalne i będą zrozumiane przez wszystkich, do których te treści dotrą. Więc powinniśmy tworzyć takie treści tak, żeby ludzie nie musieli znać nas lub naszej marki, żeby te treści zrozumieć. Więc w żadnym wypadku nie mogą być to zbyt inside'owe rzeczy. Kolejna rzecz to, że te treści powinny być nacechowane na naszego odbiorcę. Dawać mu coś, wartość, wiedzę, coś zabawnego, rozrywkę. To są treści, które nie są o nas, o naszej firmie, tylko o tym odbiorcy i dla tego odbiorcy. A dodatkowo są to treści, które w jakiś sposób powinny zachęcać, żeby jednak ta osoba, ten nowy odbiorca na naszym profilu z nami został. Pora na przykłady. Pierwszy rodzaj treści to są treści, które pozwalają nam coś odkryć. Według badań TikToka ponad 60% widzów TikToka wchodzi na niego, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś nowego i coś odkryć. I to są takie treści, że kiedy kogoś czymś zaskoczymy, no to on chętniej na tym naszym profilu zostanie. Sprawdźmy, czy video hooks działa. That nobody's talking about, part one. Did you see the transition at the beginning of this video? There's actually a purpose for that. By starting your video off with a transition, a text animation, or some sort of effect, you're actually doing what's called pattern interruption in psychology. People are more likely to stop scrolling because you're interrupting or breaking their pattern by being visually jarring. Save this video so you can try it out next time you shoot. Oprócz tego, że sam filmik pokazał nam coś fajnego i dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, to warto zwrócić uwagę na to, co pojawiło się na początku filmu, kiedy twórczyni powiedziała, że powie nam rzecz, o której nikt nie mówi. Więc automatycznie działa to na naszą podświadomość, że to jest twórczyni, która może nam zdradzić jakieś sekrety i potencjalnie może nam się przydać. Kolejny rodzaj treści, który idealnie pozyskuje obserwujących, to są wszelkiego rodzaju tutoriale, filmy krok po kroku, kiedy pokazujemy komuś, jak osiągnąć jakiś efekt i zrobić to od A do Z. Lecimy z przykładem. Here's how to put text behind a person using CapCut. So you want to open up a new project in CapCut and select the video you want to edit. Go ahead and write the text that you want to see appear behind you. And I want it to be going from the top to the bottom of the screen, so I'm going to just duplicate it. I'm going to extend the duration of my text for the entire video. Now I'm going to go ahead and export this video, and then create a new project and import that video. Then I'm going to click on overlay, and then select the same video, but the one that doesn't have the text. I'm going to resize it, select cutout, remove background. Now when I play the video, I have the text behind me. Then you want to export the video, and that's exactly how you can put text behind a person using CapCut. Jeśli dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, to chętniej klikniemy follow po takim filmie, bo wiemy, że to konto i ta osoba może nam się jeszcze po prostu kiedyś przydać. Kolejny rodzaj treści to są treści, które rozwiązują czyjeś problemy. Czyli musimy nimi dotrzeć do tego, co trapi ludzi, którzy nas oglądają, potencjalnych nowych obserwujących i te problemy rozwiązać. Dzięki temu będziemy po prostu im potrzebni. Are you having trouble color grading like professional filmmakers? Today I will reveal the secret of color grading. This is the color wheel.
used to create color harmony and eye-pleasing color combination. If you learn about how this wheel works, you can color grade your video appropriately on any device, any software, any apps. But the question is how it works. There are various types of color harmony. Today I'll talk about mostly used color harmony called complementary colors. Więcej się nie dowiecie, musiałam ten filmik skrócić, ale warto zwrócić uwagę na to, że na jego początku padło pytanie, masz problem z edycją kolorów na filmie, tak jak robią to profesjonalni filmmakerzy? Jeśli my mamy ten problem, to zostaniemy na tym koncie i pogrzebiemy jeszcze w pozostałych filmach, żeby go rozwiązać i żeby dowiedzieć się więcej. Ja tak właśnie zrobiłam i po tym dosłownie filmie dałam tej osobie follow. Fajne konto w ogóle, polecam. Kolejny rodzaj treści to są tipy i lifehacki, czyli szybkie poradniki, jak coś zrobić i jak dowiedzieć się czegoś nowego, jak je wykorzystać, jak nauczyć się czegoś nowego w kilkanaście, czasem kilkadziesiąt sekund. Przykład. Let me show you a cool Instagram trick that only celebrities know. You're gonna go to your top right and you see the three little lines at the top. It's a menu drop-down box. Let's open that up. Then you're gonna go to settings and privacy. Then you're gonna get a whole list. I want you guys to go all the way down until you find data usage and media quality. Open that up and upload at highest quality. So all your photos are able to be posted in 4K quality. Swoją drogą, jeśli nie macie jeszcze tego włączonego, to polecam. I ostatni rodzaj treści, jeśli chodzi o treści na pozyskiwanie obserwujących, który dla was przygotowałam, to tworzenie treści, które są rozrywkowe i humorystyczne, zabawne. I jeśli chodzi o humor i treści zabawne, to pewnie doskonale wiecie, jak one wyglądają, więc to sobie zostawimy. Natomiast przygotowałam dla was treść rozrywkową. Nie jest ona śmieszna, ale... A zresztą, zobaczcie sami. I'm going to show you the power of good branding design. Let's play a game. Which of these two products feel more healthy? Right? Now, which of these two products feel more organic and eco-friendly? That one. Which of these two products feel more stronger? That one. Now, which of these two products feel more premium? If you chose that one, then you're correct. That's because we created that feeling. Good branding design sparks a certain feeling within your customers that makes them choose you over your competition. Everything from the logo to the color palette, textures, fonts, messaging, patterns are all working together to evoke a distinct feeling. Widziałam, że niektórzy z was zgadywali. Fajne, co? Jak sobie przeglądamy coś takiego na TikToku, to zatrzymujemy się, żeby sprawdzić, czy dobrze myślimy. I oprócz tego, że ten filmik dał nam trochę rozrywki i trochę się w niego zaangażowaliśmy, to jeszcze na końcu dowiedzieliśmy się czegoś pożytecznego, a i tak skróciłam ten filmik. On miał jeszcze nieco dłuższe wyjaśnienie. I to, o czym musicie pamiętać przy tworzeniu ogólnie treści, które mają pozyskiwać obserwujących, to to, że powinny one zawierać po prostu call to action, czyli wezwanie odbiorców do zaobserwowania naszego profilu, ale nie wprost. I o tym sobie jeszcze zaraz porozmawiamy. Kolejna rzecz to to, że jeśli już robicie treści, które mają pozyskiwać obserwujących, to warto rozpocząć współpracę z innymi twórcami czy z innymi markami i łączyć się, współpracować przy tworzeniu treści tak, żeby oprócz tego, że zbieramy treści wśród osób, które po prostu dany film zobaczyły, to jeszcze wymieniać swoich obserwujących między kontami. No i nie zapominajmy o relacjach na żywo, bo kiedy chcemy pozyskiwać obserwujących, to jest bardzo ważne, żeby te relacje robić i za ich pomocą dotrzeć do nowych obserwujących i treści, które tutaj zaproponowałam, jak najbardziej mogą być wdrożone też do relacji na żywo. No i wracając do call to action, o którym wspomniałam, to wiele twórców na TikToku używa call to action, które brzmi mniej więcej jak obserwuj mój profil. I to jest już tak znane hasło, że my jako odbiorcy zaczynamy być na nie ślepi i głusi i wpada nam jednym uchem, a wypada drugim. Dlatego ja polecam inne rozwiązania na zachęcenie odbiorców do zostania dłużej na naszym profilu i jest to przede wszystkim zostań na dłużej na moim profilu, zawsze podając powód. Dzięki temu odbiorca uświadomi sobie, że w sumie jesteśmy mu potrzebni i że może czegoś chce się jeszcze dowiedzieć. Dodatkowo fajnym call to action jest też zapowiedzenie kolejnego filmu na końcu naszego filmu. Dzięki temu odbiorca może chcieć obejrzeć ten kolejny film, więc z nami zostanie. A także możemy też w formie call to action zachęcać do nadrobienia poprzedniego filmu, znowu podając powód, lub odesłać ogólnie na nasz profil, dając ku temu znowu powód. Dzięki temu odbiorca będzie wiedział, po co właściwie ma to robić. Drugi rodzaj treści, o którym chciałabym z wami porozmawiać, to są treści angażujące odbiorców, czyli treści, które tworzymy po to, żeby te widownie rozruszać. I to są treści, które charakteryzują się tym, że często skutkują polubieniami i komentarzami, często też udostępnieniami, ale na TikToku bardzo często widzowie dogrywają się do nich, robiąc duety lub stitche i dopowiadając coś od siebie w formie wideo. Przechodzimy do konkretów. Takie treści, które angażują odbiorców, to są na przykład treści, w których otwieramy się i opowiadamy o naszych historiach, o naszych przeszkodach czy na przykład wyzwaniach.
So I currently work at LinkedIn within marketing, and this is my career story and how I got here. Let's go. I went to the University of Illinois Urbana-Champaign for my undergrad, where I studied advertising. This is me and my mom at graduation. So before I went to U of I, I had never heard of advertising before as a major or as a job. There was no one in my family or my network who was working on anything like this. But I joined a lot of student organizations. One was the American Advertising Federation, also known as AAF. I to jest taki rodzaj treści, który ma potencjał do tego, żeby ludzie odpalili się w komentarzach i opowiadali swoje historie. Kolejny przykład to są treści, z którymi widzowie mogą się utożsamić. Czyli treści, które my rozumiemy, nasi bliscy rozumieją, nasi znajomi, rodzina. I to są takie treści, że kiedy my jesteśmy w tej samej bańce informacyjnej i bawią nas te same rzeczy, to wysyłamy je między sobą. Przykład. What do you mean my cards have declined? Try it again. Buy me Prada. Czy też mieliście nauczycielkę od angielskiego, która zawsze była tą najlepiej ubraną nauczycielką? Jeśli tak, to byśmy to wysłali między sobą. Kolejny rodzaj treści to są treści, które ja nazywam treściami real-time marketingowymi, choć tak naprawdę są to po prostu treści, które dotykają gorących tematów. Bo jeśli coś jest gorące w danym momencie, to jest też taka treść, która jest chętnie udostępniana, przesyłana, żeby się pośmiać ze znajomymi, żeby porozmawiać na dany temat, bo jeśli coś jest gorące na świecie, to my generalnie też w mniejszy lub większy sposób się tym interesujemy. Przykład z Barbie. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Kojarzycie przebieranie się na różowo, idąc na premierę Barbie do kina. I to jest taki rodzaj treści, który moglibyśmy sobie wysłać ze znajomymi na zasadzie inspiracje na stylówki na dziś. Więc to są takie treści, które angażują nas do działania. I jeśli chodzi o call to action, jakie ja wam polecam stosować w treściach, które mają angażować odbiorców, to jest to przede wszystkim zachęcanie do podzielenia się własną opinią w zależności od tego, czego dotyczył nasz film lub ewentualnie właśnie zachęcenie do nagrania duetu lub stitcha, bo było wiele takich filmów na TikToku, kiedy ktoś właśnie mówił, to jest moja historia, a ty opowiedz swoją. I ludzie dogrywali się do tego i opowiadali swoje historie. Pora na trzeci cel i trzeci rodzaj treści, czyli treści, które mają budować relacje z naszymi odbiorcami, czyli treści, które przydadzą nam się, kiedy chcemy zwykłych widzów zamienić w fanów i te relacje polepszyć. I to są treści, które charakteryzują się tym, że właśnie często są lajkowane czy komentowane, ale także mogą skutkować również wiadomościami prywatnymi, kiedy faktycznie uda nam się te więzi polepszyć. Lecimy z przykładami. To są przede wszystkim treści, które pokazują to, jak nasza marka wygląda od środka, jak my pracujemy, które pokazują kulisy i backstage. Przekazuję telefon osobie, która w biurze codziennie wygląda najładniej. Przekazuję telefon osobie, która najczęściej jeździ na wakacje. Przekazuję telefon osobie, która idzie dzisiaj na piwo. Przekazuję telefon osobie, która robi najlepsze śniadania w Porto Liokii. Już chciałam tylko na to odpowiedzieć, że nikt więcej nie robi śniadań. Przekazuję teraz telefon osobie, którą określa słowo chaos. Przekazuję telefon osobie, którą określa słowo beauty. Przekazuję telefon osobie, która jest w imię najfajniejsza. I jeśli jesteśmy widzami takiej marki, to po takim filmie zdecydowanie od razu bardziej lubimy markę przez same dziewczyny. Swoją drogą to moje klientki, więc cieszę się, że się zaśmialiście na tym filmie. I'm proud. Kolejny rodzaj treści, które dobrze budują więzi z odbiorcami, to są problemy i fuck-upy, kiedy my otwieramy serducho na odbiorców i po prostu mówimy o tym, co nam nie wyszło. Here are some of my personal epic fails when it's come to business. Because posting highlight reel on social media is fun, but I want to be real with you guys. I fail more than I win. First up, we have Dog Mom Apparel. This is a Dog Mom Apparel line that I tried to start, and I spent a bunch of money on ads, and I didn't sell even one t-shirt. And then I did Kelsey Decor, a furniture refurbishing business. I took workshops, learned how to do it, and I ended up just doing a ton of free labor and never making any money and never selling anything. I kiedy nagrywamy taką treść, zazwyczaj właśnie jeśli to są treści, które dotykają takich tematów, które się generalnie nie udały, to odbiorcy na TikToku mają tendencję do tego, że w komentarzach prześcigują się generalnie, kto zrobił coś gorzej. Więc takie treści też są fajne, bo one oprócz tego, że budują relacje, bo pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę, to fajnie też angażują, bo ludzie w takich momentach się odpalają, żeby dodać coś od siebie. Kolejny rodzaj treści, które dobrze budują relacje z odbiorcami, to są treści, w których my pokazujemy rzeczy, które są dla nas ważne i to, jakie wartości wyznajemy w życiu. Przykład. I don't fear you.
uroczy, co? Polubiliśmy ich po tym filmie. Fajne, fajni rodzice, chętniej będziemy ich oglądać, fajni, lubimy. Jeśli chodzi o call to action, które polecam stosować na takich filmach i treściach, które mają budować więzi z odbiorcami, to przede wszystkim pytać ludzi. Pytać o ich doświadczenia, o ich historię, o ich opinie na dany temat, no bo to są treści, w których my też się otwieramy, więc warto zachęcić ludzi do tego, żeby oni również się otworzyli. Czwarty rodzaj treści i czwarty cel to jest cel na sprzedaż i treści sprzedażowe. I one na TikToku charakteryzują się tym, że bardzo często odsyłają do zakupu, ale także na TikToku fajne jest tworzenie specjalnego kodu dla odbiorców z TikToka i widziałam, że wiele marek to robi, dzięki czemu po pierwsze może też kontrolować, ile osób kupi dany produkt przy użyciu kodu, ale jednocześnie też odbiorcy z TikToka dzięki temu czują się wyróżnieni. Jeśli chodzi o pomysły na treści, które mają sprzedawać, to na przykład opinie klientów. Ale nie mówię tutaj o takich opiniach wprost, kiedy sadzamy kogoś i mówimy, powiedz mi przez 40 sekund, jaki jestem fantastyczny czy fantastyczna, tylko o opinie, które są szczere i naturalne. I tutaj mam przykład mojej klientki Kasi Art of Wedding, która jest wedding planerką i która nagrała reakcję pary młodej na salę balową, którą dla nich przygotowała. Nie zwracajcie tu uwagi na muzykę, bo jest przypadkowo nałożony dwukrotny dźwięk i nie miałam na to wpływu. Wow! Ja nie wiem, jak wy to zrobiliście, nie? Ale wyczarowaliście to. Nie mamy tutaj wprost żadnego lokowania, nie mamy wprost żadnego wpychania produktów, a mimo tego, jeśli potencjalnie myślelibyśmy o ślubie i chcielibyśmy przeżyć podobne emocje i być podobnie zachwyceni, to kasza później może nam przez myśl przejść. Kolejny rodzaj treści to są lokowania produktów, czyli kiedy na przykład robimy film, gdzie dajemy 3 rozwiązania lub 5 rozwiązań i jednym z nich, oprócz podzielenia się wiedzą i realnego dania rozwiązań, jest sprzedanie naszego produktu i to jest przykład bardzo związany z dzisiejszym dniem. 3 tipy, mój własny. Jak promować własną markę i sprzedawać na TikToku. Buduj konto na TikToku nie w oparciu o swój produkt, a o treści, które są tematycznie z nim związane, ale jednocześnie wartościowe z punktu widzenia odbiorcy. Jeśli już chcesz pokazać jakiś produkt na filmie, to dobrym sposobem jest subtelne zalokowanie go, na przykład wśród 2 innych opcji. I ten film jest idealnym przykładem, bo 3 tipem jest udział w wydarzeniu InCommerce, na którym wystąpię i na którym poznacie więcej tipów TikTokowo-sprzedażowych. 7 września, Warszawa, Kino Muranów. Widzimy się? Cieszę się, że się widzimy. Trochę incepcja się tu zadziała, lokowanie w lokowaniu, natomiast faktycznie to są filmy, które fajnie działają, bo są subtelne, delikatne, a jednocześnie jeszcze odbiorca ma szansę, żeby czegoś się z nich dowiedzieć lub nauczyć. I ostatni rodzaj treści, jeśli chodzi o sprzedaż, to są treści, które odpowiadają na pytania odbiorców. Czyli jeśli odbiorca nas o coś pyta, możemy podzielić się z nim wiedzą, ale jednocześnie doprowadzić to dzielenie się wiedzą do takiego momentu, żeby wepchnąć tam nasz produkt. I to jest idealny przykład, bardzo go lubię. How to brand your company so that you can go from ordinary to extraordinary. There are 3 steps we follow to achieve this. Step 1 is discovery, where we get to know everything about your business. What makes you different? Who are your 3 biggest competitors? Who are your target audience? And why should they do business with you? We will also find out how you want your brand to be perceived by your ideal target audience. Step 2 is where we present the brand strategy that aligns with your business goals. This is where we present your brand profile, your brand personality, your ideal buyer persona, your brand positioning, your brand story, your taglines, your competitive landscape, and 3 mood boards that serve as inspiration on how your brand could look and feel like. Once you pick a mood board direction, we go on to step 3, which is design. Here we create 3 logo design options that resonate with your ideal audience, also showing how they manifest as website header and social media. We will then refine your logo and then create brand guidelines that outlines your logo variations, brand fonts, and brand colors, as well as mock-ups of how it should manifest on various touch points. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego, odpowiedział na nasze pytanie, jednocześnie dowiedzieliśmy się, że ten proces jest totalnie trudny i długi i że bez ich pomocy generalnie sami sobie z tym nie poradzimy. Sprzedali nam zupełnie delikatnie i podprogowo. Potrzebujecie więcej pomysłów na treści sprzedażowe na TikToku? Bardzo proszę. Dobra, robicie foty, więc poczekam.
Mamy to? Dobra, mam nadzieję, że teraz już wiecie, jakie treści tworzyć na TikToku, jeśli chcecie osiągnąć konkretny cel. Dzięki Wam bardzo.